Nie jestem w tej chwili panu w stanie na ten temat odpowiedzieć. Czyli to jest gra w nieskończoność? Nie, to jest pana opinia. I to dzisiaj to nie to, że z nieba, tylko tak, tak wybijało wodę. Deszczu nie było, a tu wybijało i zalewało nas. Smród w mieszkaniu, okna jest do molu potwierane, wszystko już. Człowiek nie wie, co mówi z nerw, bo przecież to jest tragedia, ludzie. Pora również się dostała do mieszkań, tak? No oczywiście. W kanale jest pełno wody, wszędzie w komórce wody. Tu stary jest ustęp, woda, no ludzie. Widzieliście tam, proszę, chodźcie, zobaczycie wszystko, jak to wszystko wyglądało. To tyle. Młodzież tu pracowała, dzieci po 14 lat. Jaką wilgoć mamy w domu, jak był dom zalany. Tu jak wszystko szerowało, tu widzicie, o. Straż przyjechała. No. To na to pole też się dostała cała woda? No wszystko, no przecież widzicie, że te krawężniki wszystko pozrywane. U tej pani się wszystko dostało i płynęła ta woda, dom był w wodzie, wszystko było, ludzie. W ubiegłym tygodniu było podobnie? Oczywiście, są zdjęcia, córka robiła zdjęcia w komórce. To samo było. Zaczęli pompować, nie, bo tu trawa, bo tu tego. Zabrali się, pojechali. Piach to powinien być od razu, jak takie coś się zrobiło. Czy jakąś pomoc pani może liczyć ze strony władz miasta? No proszę pani, to jest takie zapytanie, że nie? Na takie coś? Jak mieszkanie w środku wygląda? Ubezpieczony jest dom? No nie. Mąż nie żyje, dzieci nie żyje, córka nie pracuje, ja tylko mam 200 zł emerytury. Z czego ja to wszystko pozałatwiam? Mieszkańcy byli na przyjęciach czwartkowych, otrzymali ode mnie informację, że w związku z tym, iż tam wystąpiły szkody w ich mieszkaniach, mają zgłosić te szkody na piśmie. Wtedy każdą sprawę będziemy rozpatrywać indywidualnie. Jeżeli chodzi o pozostałą część, żeby tych zalewań nie było, tak jak powiedziałem, przy takich dużych opadach deszczów nie jesteśmy w stanie, ta deszczówka, która istnieje, nie jest w stanie przyjąć takiej ilości wody, ale istnieje możliwość zapobieżenia przy mniejszych takich nawałnicach, nawałnica nie może być mniejsza, przy mniejszych opadach będzie można to wykonać tak, żeby te mieszkania, te domy nie były zalewane. Kiedy będzie to zrobione? Droga jest starostwa powiatowego. Trwają rozmowy teraz z powiatem, aby w tym miejscu, gdzie jest najbardziej zalewane, wykonać nitkę następnej instalacji deszczowej. Jeszcze wracając do tych, do mieszkańców, czy oni napisali te podania? Nie, do dnia dzisiejszego nie wpłynęło żadne podanie. Czyli jeżeli wpłyną, to będzie tutaj pan prezydent rozpatrywał? Każde podanie indywidualnie. I na jaką pomoc wtedy mogą liczyć? Nie wiem, czego oczekują mieszkańcy, muszę zobaczyć, dopiero wtedy mogę cokolwiek powiedzieć. Czy z MOPS-u dostali? Nie wiem. Konkretnie chodzi właśnie o tą ulicę. Ale tutaj nie ma wpływu na to, że Orzeszkowa została. Orzeszkowa została wybudowana, żeby był dojazd do drogi krajowej, do ósemki, S8, a tutaj ze względu na to, że tam jest najniższy punkt, tam nie było nic psute. A żeby cała ta woda, która spływa z ulicy Orzeszkowej, została przyjęta i z innych wód, dlatego trzeba dokonać dodatkową instalację odprowadzającą. I przy takich dużych nawałnicach nie ma szans, żeby cała ta woda została zebrana.
to wszystko, brudy, to wszystko oparło się na naszym budynku. Znaczy jest, było odkopane, już jest sprawdzone, trzeba to oddać do prezydium oddać. I oni, ale oni uważają, że to jest, no, że deszcze padają, że tak musi być. Takie pismo tutaj przysłali do pani od ulicy. Tak. Deszcze padały, padają i padać będą. Burze były, będą, ale niestety nie musi nas zalewać, bo nas nie zalewało nigdy. Nigdy nas nie zalewało. No troszkę jak była ulewa, no to tam no, poszła z ulicy, troszkę woda poszła. Ale teraz to tragedia. No, teraz to była tragedia niesamowita. Rozumiem, że pani tutaj sąsiadkami była u pana Zania. Tak. Pana się tutaj tak. Mówi. I córka powiedziała, żeby to było załatwiane w szybkim tempie, bo to jest grzyb. A jakiś młody człowiek, dopiero po szkole, to co on może powiedzieć? On się może zrównać ze mną i mówić mi, że to nie jest grzyb? Że to się rozwija w szybkim tempie? Jak się w ogóle odnoszą do ludzi? Co tu mieszkają co? Jakieś niedobitki? No po prostu tak jest, no, bo nigdzie nie ma takich strat jak tutaj. Była pani z sąsiadkami na spotkaniu u wiceprezydenta Zania. Jak ono przebiegało? No, każdy powiedział swoje zdanie. My, to co nas bolało o tym zalewaniu, pan Zań powiedział, że no, postarają się coś w tym zrobić. Dostałam pismo jeszcze odnośnie tego zażalenia naszego, że będą tutaj przeprowadzane po każdej większej burzy jakieś czyszczenia, że postarają się coś zrobić. No, w tej chwili kazał nam złożyć swoje, oszacować swoje straty i złożyć, że pokierują do odpowiednich organów, żeby ewentualnie jakieś tam odszkodowania dostać. Czy pani złożyła taki wniosek? W tej chwili jeszcze nie złożyłam, ponieważ no, w tej chwili też nie wiem mniej więcej, jakby to miało wyglądać. Ja mogę napisać tylko swoje ewentualnie straty, jakie poniosłam, no ale koszt rzeczoznawcy nie jestem w stanie wziąć, no bo to są koszty. To są na pewno duże koszty i ja mogę tylko jedynie napisać, co mi uległo zniszczeniu, ewentualnie na to liczyć. Już mniej więcej napisałam co i w takiej formie to złożę. A będzie pani się spotkała z prezydentem Zagozdanem? No muszę się sąsiadów spytać, no też byśmy się chciały jakoś skontaktować, no bo niby obiecują tutaj, że coś jakieś tam zrobią przy tym prawoskręcie Orzeszkowej. Jakieś dodatkowe kratki, jakieś odpływy. Mówię, no nie wiem dokładnie. Widziałam tutaj wczoraj, było kilku panów z panią, ale jechałam akurat do pracy. Nie wiem, co tam ustalali. Może będą coś działać, ale w tej chwili do tej pory nawet nie mam sprzątnięte tego chodnika, tych worków, to wszystko do tej pory leży. Ja to co miałam, tutaj dziurę w płocie, to wszystko, ten cały piach, wszystko posprzątałam po tych dwóch tych, a na ulicy wszystko leży, każdy przechodzi, tylko patrzy i komentuje. Dokładnie, bo to już jest tak, no nie wygląda to. Tak, ludzie złoszczą, bo nie mogą przechodzić po chodnikach po prostu, no a ja chodnika nie będę naprawiała, nie jestem w stanie, po prostu nie mam siły nawet na dźwiganie czegoś takiego. Ale czy ktoś z urzędników był tutaj u pani w domu i oglądał straty? Nie, nikogo nie było. Przyjął nas, no, normalnie, kulturalnie powiedział, że było opady i tragedia się stała i nas zalało. No to co miał więcej powiedzieć? No, nie powiedział, że coś tam będą robić, żeby takie coś drugi raz nie nastąpiło, że to jest zlewnia wody. No po prostu pierw jak nie było przedłużenia ulicy Orzeszkowej, ta woda miała gdzie wsiąkać. Teraz jest, nie wiem, czy tam dobrze zrobili, czy źle zrobili. Ta woda wszystko spływa tutaj, no i nas zalewa. To przecież nigdy w życiu, jak ja tu ja nie mieszkałem na początku, ale tu mieszkała ciocia, to nigdy takiego czegoś nie było. Nigdy. Czy wytłumaczono wam, co będzie robione z tą drogą dla poprawy tutaj tej sytuacji? No, że jeszcze mają być osadniki, jeszcze tutaj coś mają deszczowe kopać, no to tu jeszcze więcej nakopią tego wszystkiego, żeby nas całkiem zalali. No niestety nie biorą pod uwagę tutaj ludzi w ogóle. Ja nie wiem, tych ludzi traktują tutaj, te trzy posesje, cztery traktują jak w ogóle nie ludzi, no. No nie wiem, dlaczego nas ma, jakim prawem nas ma tak zalewać? Przecież to tego nigdy nie było. No ja rozmawiałam z prezydentem w tamtym roku, z panem prezydentem, powiedział tak, proszę pani, my wiemy, to będzie załatwione. No niestety cztery razy nas zalało i na tym... Z którym prezydentem? Z Zagozdem. Co właśnie tu otwierane było. Kilka dni temu dokonano oficjalnego otwarcia przedłużenia ulicy Orzeszkowej. Czteropasmowy odcinek mierzy 400 metrów, ma on łączyć drogę krajową z miastem. Tędy będzie się odbywał, będzie główny wlot do Tomaszowa i dalej przez
rondo, które powstanie u zbiegu ulicy Orzeszkowej Zawadzkiej do następnego ronda i do centrum miasta. Chciałbym i marzę o tym, żeby w momencie, kiedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zbuduje węzeł i połączy istniejący dzisiaj odcinek drogi z drogą K8, powiat połączy tą zbudowaną dzisiaj i oddaną do użytku drogę z rondem Andersa i w ten sposób będziemy mogli dojechać w cywilizowany sposób do centrum miasta. Budowa nowego odcinka kosztowała ponad 3 miliony złotych.